19 wybiła. Myślę, że już wszyscy, którzy chcieli. O, jeszcze ktoś. Zapraszamy. Mamy prawie wszystkie miejsca zajęte. Bardzo się z tego cieszę, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Myślę, że frekwencja dzisiaj wyjątkowo dobra. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Tutaj musiałbym każdego z osobna przywitać, ale zajęłoby to oczywiście więcej czasu niż cały koncert, także wybaczcie Państwo, że wszystkich razem samorządowców, przedsiębiorców, szefów instytucji współpracujących z powiatem, pracowników również służb powiatowych, starostwa, wszystkich Państwa serdecznie dzisiaj witam na tym noworocznym koncercie. Nowy rok to oczywiście czas podsumowań poprzedniego roku, ale też czas planowania na ten nowy właśnie snucia planów, ale w tej części podsumowującej, może tak krótko, żeby można skwitować ten miniony rok. Myślę, że był to kolejny rok bardzo dobry dla powiatu leszczyńskiego, w którym udało się wiele rzeczy, wiele działań, wiele inwestycji zrealizować. Myślę, na początku tak fajnie nie zapowiadał. Może w stosunku do lat poprzednich, tych takich rekordowych 2017-2018 inwestycji zrealizowaliśmy mnóstwo, ale w sumie nie był ten wynik, ta suma tego roku 2019 najgorsza, nawet bym powiedział, że bardzo dobra. Udało nam się zrobić kilka bardzo dużych inwestycji, tutaj tak w skrócie wymienię. Największą ścieżkę rowerową Gołanice-Łuszakowice. Chyba największy ciąg zrobiony w jednym etapie, w jednym zadaniu, ponad 10 km. Wartość też ogromna, prawie 10 milionów złotych, ale z tego prawie 7 dofinansowania, co jest bardzo ważne. Udało nam się wyremontować drogę Dąbczyno-Rowieśką Kolewo, też bardzo duże zadanie, za około 5 milionów złotych. No i wreszcie, dosłownie kilka dni temu, już takim rzutem na taśmę, prawie że w Sylwestra, czy dzień przed Sylwestrem, oddaliśmy do użytku przebudowaną drogę w Święciechowie, też długo oczekiwaną przez mieszkańców. Także summa summarum, wyszło to bardzo dobrze. No, tak zawsze powtarzam, że samorządowcy są oceniani za swoje działania, za swoją pracę, między innymi na podstawie kilku wskaźników, ale jednym z takich najważniejszych wskaźników jest, ile pieniędzy przeznaczamy na inwestycje. Oczywiście funkcjonowanie administracji kosztuje sporo. Wszystkie sprawy, koszty związane z utrzymaniem pracowników w administracji są duże, ale gdzieś tam zawsze przyjmuje się, że jeżeli około 25-30% budżetu przeznacza się na inwestycje, to jest bardzo dobry wynik. Nam, pomimo że nie udało się przekroczyć 50%, tak jak w poprzednich dwóch latach 2017-2018, to i tak w 2019 mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 40 kilku procent, czyli bardzo dobry. Podsumowanie, takie rok do roku nierówny, ale też tutaj gdzieś tam się w mediach trochę chwaliliśmy, może trochę za mało, ale też muszę o tym wspomnieć, że w minionym roku właśnie zostaliśmy wyróżnieni w takim ogólnopolskim rankingu powiatów, wszystkich samorządów, ale w kategorii powiatów. My jesteśmy jednym z 314 powiatów tych ziemskich w kraju. No i w tym rankingu, w takich dwóch najważniejszych kategoriach, właśnie w ilości przeznaczonych pieniędzy na inwestycje, i to jest przeliczane na mieszkańca, czyli taki dość sprawiedliwy w moim przekonaniu wskaźnik, zajęliśmy pierwsze miejsce wśród tych 314 powiatów, a w drugim niezwykle ważnym elemencie tego rankingu, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych, o pozyskanie i wykorzystanie funduszy unijnych, byliśmy na drugim miejscu w kraju, czyli gdzieś tam w ścisłej czołówce, pomimo że jesteśmy takim powiatem małym, można powiedzieć biednym, bo te dochody są też w drugą stronę, licząc na statystycznego mieszkańca, niewielkie, no ten wynik był bardzo dobry. Nie jest to oczywiście, można tutaj mówić o różnych rankingach, czasami miejsce w rankingu się kupuje, mówiąc brutalnie, trzeba wpłacić odpowiednią kwotę i wygrywa się jakieś tam współzawodnictwo. Tutaj absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Tutaj taka twarda matematyka, twarde liczby, twarde statystyki decydowały o pozycji w tym rankingu. Cały czas pomimo tych dużych inwestycji powiat leszczyński nie ma ani złotówki zadłużenia i to też niektórzy krytykują, mówią, że może trzeba wziąć kredyt, zrobić coś więcej.
No ale w naszym przypadku tutaj nasz skarbnik zawsze powtarza, że nas po prostu nie stać na kredyt, ponieważ kredyt kosztuje, za kredyt trzeba również płacić. I to, że nie mamy kredytu, a pomimo tego robimy tak duże inwestycje, to jest ogromny sukces. Jesteśmy, czy byliśmy, biorąc pod uwagę te lata poprzednie, 2017-18, wśród tych 314 powiatów w Polsce, jednym z zaledwie 5 powiatów, który nie ma ani złotówki zadłużenia. Tak, krótko bym podsumował ten miniony rok, ten miniony okres. No i teraz oczywiście plany na przyszłość. Na dzisiaj ten budżet jest jeszcze taki nie do końca zgrany. No niestety nie wiemy o pewnych decyzjach, przede wszystkim w zakresie dotacji, czy te dotacje dostaniemy, czy nie. Na dzisiaj mamy zaplanowaną, czy w zasadzie już realizowaną jedną dużą inwestycję, czyli przebudowę drogi w Lipnie przez całą wieś Lipno. Natomiast jeszcze czekamy na decyzję odnośnie dotacji, jeżeli chodzi o dwie inwestycje, czyli przebudowę drogi Gołanice i Jeżyce Kościelne i przebudowę drogi od DK12 do Krzemieniewa. Gdyby to udało się tutaj sfinalizować, a są na to duże szanse, no to już ten budżet będzie taki też inwestycyjny, bardzo, bardzo ładny, kolejny, możemy powiedzieć czwarty z rzędu, bardzo, bardzo proinwestycyjny. Myślę, że tak się stanie. Jest taka nadzieja, w najbliższych dniach zapadną ostateczne decyzje co do tego, czy to się uda zrealizować. Natomiast oczywiście, no jakie są szanse, jakie zagrożenia, zawsze taką analizę trzeba sobie na przyszłość przeprowadzić. No, szansą na przyszłość na pewno jest kolejna perspektywa unijna. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nam wyjątkowo udało się z tej perspektywy unijnej skorzystać, maksymalnie efektywnie wykorzystać te środki unijne. No, gdzieś tam ta perspektywa obecna kończy się w 2020 roku. Oczywiście to się zawsze 2-3 lata realizacja przesunie, no ale w 2021 teoretycznie wchodzi nowy budżet gminy, nowa perspektywa. No i liczymy na to, że tutaj też będą możliwości dla samorządów, dla powiatów uzyskania sporych środków finansowych. Zagrożenia, niebezpieczeństwa, tak jak pewnie Państwo słyszycie, niektórzy mówią, że narzekania bezpodstawne, że te przyszły rok dla samorządów jest taki ciężki, że wiele samorządów ma problem, żeby spiąć budżet. No rzeczywiście taka sytuacja jest nie tylko jeżeli chodzi o powiaty, również jeżeli chodzi o gminy. Tutaj niestety pewne sytuacje od nas niezależne, czyli przede wszystkim zmiany podatkowe, które oczywiście dla mieszkańców są bardzo, bardzo korzystne. Tych podatków tutaj mieszkańcy, każdy z nas mieszkańców będzie płacił mniej, no ale w sposób bezpośredni odbijają się na funduszach samorządowych i to w bardzo znaczący sposób. Te dochody podatkowe dla samorządów spadną, a jest to jedno oczywiście z głównych źródeł tutaj finansowania działalności przez wszelkich szczebli samorządów. Także tego się tutaj obawiamy. Liczymy na to, że w jakiś sposób zostaną te ubytki w tych budżetach zrekompensowane. Natomiast dzisiaj takiej wizji nie ma. No i niestety z tego powodu to spięcie tych budżetów czasami bywa trudne. Druga rzecz, no niestety tutaj również zmiany, jeżeli chodzi o oświatę, deficyt w subwencji oświatowej, którą otrzymujemy na funkcjonowanie szkół, jest coraz mniejszy w stosunku do rzeczywistych kosztów. Ta luka pomiędzy rzeczywistymi kosztami funkcjonowania oświaty a otrzymywaną subwencją się cały czas dramatycznie zwiększa. To jest takie kolejne zagrożenie. No niestety tak to funkcjonuje, nie mając tych pieniędzy, nie mamy z czego wykonywać działań inwestycyjnych. Liczymy również, że taki jednoznaczny tutaj głos samorządów w stosunku do decydentów, w stosunku do rządzących spowoduje to, że te pieniądze przeznaczone na oświatę dla samorządów zostaną urealnione i rzeczywiście no, będzie w jakimś tam minimalnym zakresie wystarczać na funkcjonowanie szkół oświaty, która powinna być dofinansowywana ze źródeł zewnętrznych, a nie tutaj ogromne pieniądze dokładane z funduszy własnych samorządów. Trzeci element, który na szczęście nas nie dotyczy, dotyczy innych powiatów w Wielkopolsce i w kraju, to są niedobory, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, dofinansowanie szpitali powiatowych. No na szczęście tego szpitala nie mamy i to stawia nas tutaj w trochę lepszej sytuacji niż inne powiaty. Gdybyśmy mieli szpital powiatowy, to ta sytuacja by była jeszcze trudniejsza, jeszcze cięższa dla nas. W
tej obecnej sytuacji, znając, jak to wygląda w przypadku szpitala wojewódzkiego, który jest prowadzony przez marszałka województwa wielkopolskiego. Cieszymy się, że właśnie w tych strukturach to funkcjonuje i możemy tak z punktu widzenia powiatu co roku jakąś tam sumą finansową czy jakimś zakupem inwestycyjnym szpital wspierać, ale gdyby ten szpital był powiatowy, to znowu kolejne miliony złotych trzeba by było niestety dołożyć. Także takie są na dzisiaj takie podsumowanie roku ubiegłego, takie perspektywy na przyszłość. Ja myślę, że ten rok, mam taką przynajmniej nadzieję, nie będzie gorszy od tego poprzedniego, a może będzie lepszy. Tyle podsumowania takiego powiatowego funkcjonowania powiatu. W największym skrócie, oczywiście tak jak co roku powtarzam, oczywiście tutaj nie przyszliście Państwo słuchać orędzia starosty, tylko przyszliście słuchać muzyki na koncert. Ale zanim to nastąpi, jeszcze też chcemy jak co roku uhonorować pewne osoby w naszym przekonaniu, które swoją działalnością, twórczością i działaniem, funkcjonowaniem sobie przez ten rok na to zasłużyły, tradycyjnie w trzech kategoriach. Chcemy wyróżnić, no nie trzy, ale cztery osoby akurat, i zaczniemy tutaj od takiej kategorii działacz społeczny roku. I ten grawerton tutaj chcieliśmy wręczyć pani Kornelii Sztor. Zapraszamy panią Kornelę. Pani Kornela jeszcze powiedziała, bo nie zrozumiała, że tutaj prosimy na scenę. Prosimy tutaj się pokazać na scenie. Pani Kornela jest mieszkanką gminy Święczechowa, Gołaniec od wielu lat. Sołtysem Gołaniec, ale też tutaj szefuje, działa w licznych organizacjach, takich tutaj między innymi prezes Stowarzyszenia Aktywni dla Gołaniec, sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołanicach, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gołanicach, sołtys, już mówiłem, i wiele, wiele innych funkcji społecznych. Pani Kornelo, dziękujemy za tę pani aktywną działalność. Życzymy również w przyszłości jeszcze większej aktywności, jeżeli się da. Jeżeli się nie da, to co najmniej takie jak teraz. Dziękujemy, gratulujemy. Zapraszam pana przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Lukaczyka tutaj do pomocy, bo to jest dużo do wręczania. Także tradycyjnie zapraszam również na scenę i trochę mnie tutaj wesprze w wręczaniu nagród, statuetek i kwiatów. Druga kategoria, jak co roku, sportowiec roku. Jak już Państwo widzą, będzie to żużlowiec, aczkolwiek staramy się, żeby nie był co roku żużlowiec, ale tych żużlowców mamy tyle dobrych, że moglibyśmy pewnie co roku jakiemuś żużlowcowi wręczyć taką nagrodę, ale staramy się tak zróżnicować. Także w zeszłym roku była przedstawicielka sportów balonowych, 2 lata temu była przedstawicielka sportów walki, taekwondo, no i 3 lata temu był żużlowiec, także po 3 latach dopiero żużlowiec. No, na żużlu się każdy w Lesznie zna, także tutaj, no ale dla przypomnienia, może są tacy, którzy nie śledzą tych wyników. Dominik Kubera, 2. miejsce w indywidualnym. Dominika niestety nie ma i zapraszamy ojca Dominika, który odbierze nagrodę. Dominik się już przygotowuje do kolejnego sezonu. 3. miejsce w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów na żużlu. 2. miejsce w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach na żużlu. 1. miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski, oczywiście z Unią Leszno. Wybitnie przyczynił się do tego tytułu. No, jeszcze jest juniorem, ostatni sezon będzie juniorem, także na pewno w ścisłej czołówce juniorów, ale już gdzieś tam również z seniorami nieźle sobie radzi. Mieszkaniec gminy Osieczna, także tu oczywiście zawsze jest to mieszkaniec powiatu. Gratulujemy, prosimy o przekazanie synowi tej statuetki najlepszego sportowca powiatu leszczyńskiego 2019 roku.
I teraz nagrody za taką specyficzną działalność regionalną, kulturalną, czasami też wydawniczą, tutaj od kilku lat już je przyznajemy, z inicjatywy pana Leonarda Dwornika, który był tu w zeszłym roku, jeżeli państwo pamiętacie, taki pan w stroju górnika z takim charakterystycznym, jak to się nazywa, pióropuszczem na głowie, tak, czapką górnika na głowie. No niestety nie mógł przyjechać ze względu na stan zdrowia w tym roku, chociaż jeszcze dwa tygodnie temu tutaj był na posiedzeniu takiej kapituły, która składa się z poprzednich laureatów i która wybiera tych kolejnych laureatów. No ale niestety dzisiaj nie mógł przyjechać, jeszcze dzisiaj do mnie dzwonił. Również prosił o przekazanie państwu najlepszych życzeń i tutaj obiecał, że w kolejnych edycjach będzie aktywnie działał i tą ideę wyróżniania właśnie mieszkańców powiatu, ale nie tylko, bo za chwilę będziemy mieli również osobę spoza powiatu, która działa w kierunku rozwoju historii regionalnej, w szczególności powiatu leszczyńskiego i tutaj zasługi ma w tym zakresie. Tak się złożyło, że chcemy wręczyć dzisiaj dwie statuetki. Pierwsza akurat dla mieszkanki powiatu leszczyńskiego, mieszkanki gminy Krzemieniewo i konkretnie miejscowości Mierzejewo. Tak się składa, że to jest akurat siostra pana Leonarda, pani Zofio, prosimy bardzo. Pani Zofio. Pani Zofia w bardzo piękny, precyzyjny sposób opracowała dzieje swojej wsi Mierzejewo w dwóch wydawnictwach. Mierzejewo i Mierzejewo od A do Z. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem obu tych książek. No mogę coś na ten temat powiedzieć, bo też mi się zdarzyło parę książek o historii regionalnej napisać, także jestem pod dużym wrażeniem precyzyjności, dociekliwości, dotarcia do ogromnego zasobu źródeł historycznych. No i pani Zofio, co dalej? Wiem, że teraz trochę tam sąsiednia Lubonia jeszcze coś tam się opracowuje, także cały czas tutaj pani Zofia jest aktywna. No i życzymy kolejnych wydawnictw. Te wydawnictwa są co prawda takie, bym powiedział, ekskluzywne, tak, bo wydane w ilości czasami kilkudziesięciu egzemplarzy, ale naprawdę to jest wydanie naprawdę ekskluzywne pod każdym względem, również takim edytorskim. I miło być na liście, innej osób, którym ta publikacja jest wręczona. Także pani Zofio, gratuluję, życzę dalszych sukcesów w leniwie regionalnej, popularyzowania historii regionalnej regionu leszczyńskiego. Druga nagroda Dziedzy Kraja dla osoby, która tak personalnie nie ma żadnego związku z naszym regionem, z naszym powiatem. Pan Robert Maziarz jest twórcą Muzeum w Kołobrzegu. Proszę bardzo. Charakterystycznej czapce z Kopii Polonickiej, ale jest właśnie tą osobą, która promuje Leszczynian na ziemi kołobrzeskiej, na Pomorzu i nie tylko w całej Polsce. Musicie państwo wiedzieć, że ta czapka wojsk napoleońskich jest nieprzypadkowa, bo właśnie osoba, na której, na cześć, jakby której to wyróżnienie zostało ustanowione, czyli ten Dzierży Kraj, chodzi tutaj, i zresztą jak wynika z załączonego tutaj popiersia, jest to Franciszek Dzierży Kraj Morawski, który tutaj mieszkał, żył w Lubonii, w gminie Krzemieniewo, no ale też ogromne zasługi wojskowe i gdzieś tam jego pierwsze sukcesy wojskowe to właśnie pod Kołobrzegiem. I tak się składa, że pod tym, że Kołobrzegiem jeszcze jako, może pan Robert mnie poprawi, ale porucznik, kapitan, młody oficer walczył w pułku, pierwszym pułku Legii Poznańskiej, którego dowódcą był Antoni Paweł Sługowski, czyli właściciel tegoż zamku. Tam oni się pierwszy raz spotkali w boju w 1807 roku, właśnie walcząc pewnie w takich czy podobnych czapkach, ale to nie było ich pierwsze i jedyne spotkanie, bo później już jako awansujący w kolejnych szczeblach kariery wojskowej, już jako generałowie, jeden i drugi, no doszli do najwyższych funkcji w Wojsku Polskim, bo w 1812 roku, czyli u schyłku epoki napoleońskiej,
Antoni Paweł Sułkowski był głównodowodzącym wojsk polskich. No wtedy już powiedzmy gdzieś tam ukresu działalności i niestety klęski armii napoleońskiej. A Franciszek, również już wtedy generał Franciszek Morawski, był jego szefem sztabu. Także można powiedzieć dwie najważniejsze osoby. Pan Robert już się wyrywał głosy, ja obiecałem, że za chwilę będzie mógł parę słów powiedzieć. Jak już z Kołobrzegu tak daleko jechał, to oczywiście udzielimy mu tutaj głosu. Także promocja, pan Robert Maziarz, twórca Muzeum Patria Kolbergiensis w Kołobrzegu, to się mieści w ratuszu na rynku. No, byłem tam, niestety nie wiedziałem, że to muzeum istnieje i dlatego chciałbym, tak może, żeby pan Robert parę słów powiedział, zachęcił. Pewnie wielu z Państwa bywa w Kołobrzegu i może w trzech zdaniach Pan zachęci, żeby tam z tego muzeum wstąpić. Ale najpierw oczywiście wręczymy, myślę, to cenne wyróżnienie Dzierży Kraja. Gratuluję. Dziękuję. Drodzy Państwo, obiecałem Panu starości, że nie będę zanudzał, potrafię mówić dużo. Mianowicie tak, chciałem serdecznie podziękować Kapitule za przyznaną nagrodę. Ona jest, powiem tak, mimo że troszkę nagród w życiu mi się udało zdobyć i zostałem jej obdarzony, to jest szczególnie bliska. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy właśnie wspaniałych ludzi, mieszkańców ziemi leszczyńskiej, którzy, słuchajcie, z Antoni Paweł Sułkowski z własnych pieniędzy, tak, czwarty ordynat dóbr w Rydzynie, z własnych pieniędzy założył pierwszy regiment, który rzucony został w bój na Pomorze. To było, wybuchło w 1806 roku pierwsze udane w dziejach Polski powstają, gdzie zapominają, tak? I uczestnikiem tego powstania byli właśnie ludzie stąd. Wziął na wojnę ze sobą swojego sąsiada z Zamiedzy, poetę, który stał się, tak jak mówił pan starosta, wielkim generałem, w konsekwencji dowódcą wojsk polskich księstwa warszawskiego, tak? I jeszcze jest jedna osoba zapomniana, też to swoje jedno zdanie, tak. Wziął ze sobą też swojego przyjaciela, księdza Pijara z Rezyny, który władał wieloma językami obcymi perfekt, znawca starożytnej greki, łaciny, znawca balistyki, później wykładowca szkół w Kaliszu, uznany za jednego z najwybitniejszych pedagogów Polski porozbiorowej, Ignacy Przybylski, stąd z Rydzyny, tak. On został kapelanem pułku i jako ciekawostkę na koniec, że Państwu powiem, że to Ignacy Przybylski pod Kołobrzegiem na Reducie, którą odkryłem zresztą, po tych polskich żołnierzach Sułkowskiego, jako pierwszy uczcił święto Konstytucji 3 maja na ziemiach polsko-zbiorowych. Rzecz niesamowita. Także nie będę zanudzał. Dziękuję serdecznie. To już zaczniemy, ale jeszcze dosłownie dwa zdania. Pierwsze to chciałbym pogratulować w imieniu oczywiście całej Rady Powiatu Leszczyńskiego, w imieniu Zarządu Starostwa Powiatowego. Za te wyróżnienia gratulujemy przede wszystkim i myślę, że duże oklaski się należą. Myślę, że przy tak pięknym tutaj spotkaniu, koncercie, trzeba powiedzieć, to jest piąte spotkanie, piąty koncert naszego pod przewodnictwem pana starosty Jarosława Wawrzyniaka. I myślę, że należą mu się dzisiaj kilka słów powiedzieć, że to, co powiedział o powiecie, powiat pod jego przewodnictwem i wszystkimi pracownikami starostwa, myślę, że rada powiatu, wszyscy koleżanki i koledzy są dumni, jesteśmy, że tak jest prowadzony powiat. Nie tylko widzimy, że powiat nasz, stale nasze drogi, ścieżki pięknieją, ale także widzimy, że pan starosta też nie zapomina o... jest znakomitym regionalistą i tak jak widzimy, jest to wszystko doskonale zorganizowane w naszym powiecie. Dlatego w tym nadchodzącym roku w imieniu Rady Powiatu Leszczyńskiego i Zarządu Powiatu Leszczyńskiego ze z panem starostą na czele i wszystkimi pracownikami starostwa chcemy złożyć Państwu jak najlepsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, radości. Wszystko niech się Wam spełni w tym nowym roku 2020.
Wszystkiego najlepszego. Szczęśliwego nowego katedra Zamku Rydzyńskiego już czeka zaproszony. Dziękuję. Mam zaszczyt bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać na pierwszym naszym koncercie noworocznym w ramach 34. edycji koncertów noworocznych, należy powiedzieć Rydzyna 2020. I proszę Państwa, z radością i z przyjemnością, tutaj do Państwa jako do przyjaciół naszych, z radością powiem, że inaugurujemy 35. sezon artystyczny działalności Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Myślę, że zgodnie z tradycją rozpoczynamy nasze wszystkie koncerty po staropolsku polonezem. Dotychczas, proszę Państwa, do ubiegłego roku włącznie rozpoczynaliśmy muzyką Karola Kurpińskiego. Dzisiaj troszeczkę pozostajemy oczywiście przy polonezie, przy muzyce polskiej. Będzie to inny polonez, bardziej Państwu znany niż ten rycerski. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy jedynym w Polsce zespołem kameralnym, który dba o promowanie troszeczkę zapomnianego, jednego z najwymienniejszych polskich kompozytorów obok Fryderyka Chopina czy Stanisława Leniuszki, właśnie naszego, rodem z Włoszechowic, Karola Kurpińskiego. Zatem, proszę Państwa, po staropolsku, jak to w tradycji było, rozpoczniemy polonezem Wojciecha Kilara, doskonale Państwu znany polonez, oczywiście z filmu Pan Tadeusz. Jest to pra wykonanie, zatem ekstra przygotowaliśmy na nasz jubileusz i na rozpoczęcie tegoż właśnie muzyką polską. Wojciech Kilar, Pan Tadeusz, polonez. Kapela Zamku Rydzyńskiego, zapraszam. Thank you.
Zatem, proszę Państwa, jak się rzekło, Wojciech Kilar, polonez z Pana Tadeusza. Proszę Państwa, Wojciech Kilar, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, uznany w całym świecie, rozpoczynał jako pianista i nie za bardzo chciał być tym pianistą, wirtuozem, zatem, proszę Państwa, poszedł w kompozycję. Niemniej jednak początki jego sukcesów to właśnie konkurs podczas Warszawskiej Jesieni, właśnie za utwór, który napisał i zagrał osobiście właśnie na festiwalu. Proszę Państwa, muzyka do 130 filmów, współpraca z najwybitniejszymi polskimi reżyserami filmowymi, w tym najściślej i jak gdyby najbardziej lubiany był przez Andrzeja Wajdę, stąd też wiele filmów, ale także i Polański, ale także, proszę Państwa, Oscary za muzykę do filmów, między innymi współpracując z Coppolą, także również Hollywood, Stany. Znany na całym świecie, muzyka symfoniczna, muzyka oratoryjna, muzyka religijna i muzyka patriotyczna. Proszę Państwa, to na rozpoczęcie. Teraz z przyjemnością przedstawię artystów, którzy dzisiaj wystąpią przed Państwem. Zatem, proszę Państwa, po latach przerwy ponownie dzisiaj na koncercie wspaniały sopran Magdalena Tunkiewicz, absolwentka naszej Akademii. Od 15 lat współpracuje z kapelą. Proszę Państwa, kolejnym solistą jest też znany Państwu profesor Andrzej Ogórkiewicz, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu, a także profesor klasy śpiewu w Akademii Muzycznej im. Paderewskiego w Poznaniu. Proszę Państwa, zmieniliśmy troszeczkę koncepcję i oczywiście brzmienie, także wracamy do czasów, kiedy to jak było dawniej, kapela była głównym wykonawcą i do tego soliści przy akompaniamencie fortepianu, zatem inaugurując to nasze 35-lecie, wracamy do tej formy des wielkiej elektroniki. Zatem, proszę Państwa, przy fortepianie zasiądzie Barbara Habdas, solistka, pianistka, akompaniator Akademii Muzycznej w Poznaniu. I proszę Państwa, z przyjemnością przedstawię muzyków kapeli, zatem zaczniemy od silnej grupy trąbek. Obok mnie Leszek Kaczor, Krzysztof Szafran, nasz waltornista. Od 30, właśnie 35 sezon, bo już tak mogę powiedzieć, jesteśmy w styczniu, z kapelą ze mną na koncertach w kraju i za granicą, także od samego początku. Proszę Państwa, na poziomie Ryszard Śliwa. Na drugie, proszę Państwa, najmłodszy muzyk kapeli. Ale proszę Państwa, ja myślę, że to jest powiat leszczyński, Marek. Absolutnie, proszę Państwa, rodak nasz. Marek Walenczewski. I od samego początku jeszcze, proszę Państwa, zanim otrzymaliśmy nominację kapeli rezydenci króla Stanisława Leszczyńskiego, będąc wówczas poznańskim brass quintetem, wówczas rozpoczęliśmy pracę z naszym perkusistą, a jest nim, jak Państwo wiecie, Błażej Cerajewski. I proszę Państwa, polonez to wstęp zgodnie z tradycją, natomiast utwór, który zainauguruje właściwy repertuar dzisiejszego koncertu, to proszę Państwa, światowej sławy kompozytor rosyjski Piotr Czajkowski. I proszę Państwa, oczywiście muzyka symfoniczna, muzyka operowa, ale również po pobycie we Włoszech, proszę Państwa, powstał, a konkretnie tutaj wiąże się z Wenecją, powstał kaprys włoski, zatem w wykonaniu kapeli w wersji instrumentalnej posłuchajmy. Piotr Czajkowski, kaprys włoski, kapela Zakładu Rezyńskiego przed Państwem. Zapraszam.
I proszę Państwa, zdecydowanie z Wenecji wspólnie z Państwem wędrujemy do jednej z najbardziej znanych w świecie stolic muzycznych Europy, zatem do Wiednia. Proszę Państwa, Wiedeń to nie tylko słynna rodzina Strausów, Jan ojciec, syn Oskar, Ryszard czy Józef, ale także wielu kompozytorów muzy lżejszej, zatem nie opery, a operetki, również zamieszkiwało i komponowało we Wiedniu. Proszę Państwa, z jednej strony Imre Kalman, czy Francis von Sipe, ale jednym z najbardziej znanych i kompozytorów, który przyczynił się obok syna ojca Straussów do rozpropagowania tego trzeciego gatunku operetki, to proszę Państwa Franciszek Lechar. Myślę, że z naszej strony propozycja również strony Państwa. Staramy się, aby Państwo również mogli pośpiewać przy nas, nie wiem w jaki sposób weszpeć rytmicznie w aspekcie wsparcia kapeli perkusję mamy, także też taka okazja będzie. Zatem proszę Państwa, jeden z najbardziej znanych, najbardziej lubianych, śpiewanych na świecie operetkowych duetów to nic innego jak Wesoła Wdówka i Usta milczą, dusza śpiewa. Drogie Panie się uśmiechając, wiem, że mamy jak zawsze właśnie na Państwa koncertę wspaniały chór o gorąkim śpiewie. Zatem proszę Państwa, z przyjemnością zapraszam na estradę Magdalena Tungiewicz, sopran, profesor Andrzej Tungiewicz, baryton, kapela Zamku Muzyckiego i drodzy Państwo z nami. Usta milczą. Duża śpiewa. Tak jest. Zapraszam. Bye.